miejscowości Sliema poprzez zatokę można podziwiać panoramę Valletty, stolicy Malty. Sliema to główny maltański ośrodek wypoczynkowo-mieszkalny. Liczy około 15 tysięcy stałych mieszkańców. Leży na skalistym półwyspie i nie ma tu piaszczystych plaż. Wzdłuż wybrzeża biegnie szeroka promenada, przy której wznoszą się luksusowe apartamentowce i hotele. Ceny nieruchomości są tu najwyższe na wyspie. Jest popołudnie w niedzielę wielkanocną. Na głównej ulicy odbywa się procesja. Konstytucja Malty ustanowiła katolicyzm jako religię państwową. Artykuł 2 Konstytucji stanowi, że religią Malty jest rzymskokatolicka religia apostolska, że władze kościoła rzymskokatolickiego mają prawo i obowiązek nauczania, które zasady są dobre, a które złe, oraz że należy zapewnić religijne nauczanie rzymskokatolickiej wiary apostolskiej we wszystkich szkołach państwowych w ramach nauczania obowiązkowego. Była ostatnim krajem europejskim poza Watykanem, który po referendum w tej sprawie wprowadził w październiku 2011 roku rozwody. Aborcja jest nielegalna w każdych okolicznościach.